bardzo, dzień dobry kochani, witajcie w... Co dzisiaj za dzień? W środę. Witajcie w środę, ja szukam mleka, nie mam mleka. Robię sobie śniadanie. Dopiero jest 10:00. Robię sobie dopiero śniadanie, słuchajcie, bo Zana był majster, kończył wszystkie rzeczy. Jak widzicie, szafa stoi teraz tu koło lodówki. Tutaj nie ma nic. Tutaj jest bałagan do posprzątania. Ale ja najpierw chcę sobie zjeść śniadanie i zmontować dla Was vloga z wczoraj. A potem się wezmę za sprzątanie. Jak posprzątam, to pojadę po Franusia. No. Albo może w międzyczasie pojadę po Franusia. I dzisiaj jedziemy po zasłony, słuchajcie, bo już są gotowe. Wczoraj pani pisała do mnie. I dzisiaj będziemy... Ostatni raz będę sprzątać, bo majster był i znowu mi nabrydzili. Wczoraj sprzątałam. Wczoraj spaliśmy. I powiem Wam, że ja też spałam tutaj. Oczywiście wpadł dzisiaj majster i nabrydził. Więc ja muszę jeszcze raz tą podłogę umyć. Ale spaliśmy tutaj. Znaczy się... Mieliśmy tamte materace, ale to Wam zaraz opowiem, dlaczego one są przesunięte. Bo majster tutaj musiał poprawić. W jednym miejscu był... taki prześwit, teraz go nie widzicie. Ja go też nie widziałam, ale on go zauważył, bo tam było gniazdko za, znaczy się kontakt, ja na to mówię gniazdko, ale to był kontakt zamurowany, pamiętacie ten kontakt, gdzie tu były te drzwi kiedyś, gdzie się wchodziło i włączało i on tam był w tym miejscu i ja tego nie widziałam, że tam była taka plama jakby, że to było mokre, a majster to zauważył, ale teraz już to wyschło fajnie, szybko ta farba schnie. I fajnie, że ją można malować i nie zostawia to jakichś takich śladów, nie? Czyli, że wiecie, on to pomalował pół godziny temu, a tu już zupełnie nic nie ma widać, to fajnie się wchłonęło, więc tak, no. Dzisiaj był majster, montował tą szafkę, montował tutaj ten uchwyt chłopakom na kredki, zamontował mi uchwyt do telewizora i zamontował mi tą... Jezu, ten karnisz z tą osłoną, więc tak. Ja dzisiaj przyniosłam sobie już rolety. Tego jeszcze majster mi nie zrobił, ale zobaczymy. Będę prosić kogoś, kto będzie mi montował telewizor i zobaczymy, jak te kable od telewizora pójdą i tak dalej, więc na razie tego nie robiliśmy, bo to też by nie miało trochę sensu, bo najpierw muszę zawiesić telewizor, a Kupiłam nowy telewizor smart, bo stwierdziłam, że jak już to chcę porządnie, no i kupiłam nowy, więc przedłużacz na pewno sobie pociągnę do podłączenia stamtąd, tak myślę, że to nie będzie jakoś bardzo widać, chyba że dam sobie te wszystkie kable tutaj i puszczę je do góry i wtedy w bok właśnie w tej maskownicy. Zobaczymy, jak będzie telewizor, jak to wyjdzie z tymi kablami, to wszystko wyjdzie w praniu, no ale kogoś będę musiała jeszcze poprosić, żeby mi to zrobił. Chyba że zadzwonię do majstra, jak już będę miała telewizor, żeby on jeszcze podjechał i mi to ogarnął. No, więc tak. Tak to wygląda, słuchajcie. Idę zjeść śniadanie i będę się brała za sprzątanie no tutaj znowu pokoju i dzisiaj te meble muszę umyć, te szafy dwie wczoraj umyłam, dzisiaj tą resztę tych mebli muszę poumyć z przodu, po bokach, wszystko pościerać, umyć okno, pojedziemy z Frankiem po tą zasłonę, mamy jeszcze kilka rzeczy do ogarnięcia, więc tak, ale wreszcie już jest koniec, znaczy się koniec. To tak naprawdę jest dopiero początek. No, dotarło do mnie, że to jest tak naprawdę dopiero początek, bo teraz będę się wkurzać na tą kuchnię brzydką, bo teraz pokój jest ładny. No, tych listew majster tutaj jeszcze nie zakładał, bo mówił, że najpierw musi założyć futrynę i wtedy to podocina wszystko, więc jakby skończony remont, ale jeszcze nie skończony. Tutaj przesunęli mi tą szafę. Lodówkę musiałam przesunąć trochę bardziej tam, ale to Wam wczoraj mówiłam, że ją będę przesuwać. Widzicie, jak ta szafa jest zakurzona, muszę też ją posprzątać. Więc tak,
Teraz będzie ogólne duże sprzątanie. To było pod szafą, te gruzy, więc to też muszę jeszcze usprzątać. No, ja dzisiaj spałam z chłopakami. Słuchajcie, spaliśmy w trójkę na tych dwóch materacach. I powiem wam, że tak dobrze się wyspałam. Spałam tylko 4,5 godziny, bo poszłam prawie przed trzecią spać, a jestem mega wyspana, więc chyba spanie na takim prostym materacu na ziemi to jest najlepsze rozwiązanie dla mojego kręgosłupa. No, i co? I tyle, idę zrobić to śniadanie i nie przedłużam sobie, bo nie ogarnę się, a muszę po Franciszka jechać. Franciszek ma dzisiaj urodzinki. No i dobra, kochani, ja się biorę za sprzątanie. O, sami tu wleciało. Majster zawiesił te wszystkie rzeczy, ja muszę to posprzątać, już pościerałam tą szafkę. Teraz te szafki, biurka i wtedy podłogę i okno. Mam nadzieję, że kurde, jest 12. O Boże. O 12:20 muszę jechać po Franusia. Więc za dużo nie zdążę zrobić. Ale chociaż coś, biorę się do roboty. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Iść? Co? Dobra, samochód.
zrobić zwrotu tej farby, bo muszę na tą kartę, którą zapłaciłam, a mam kartę w domu, nie zrobią mi zwrotu na blik, więc i pensja. Na szczęście wszystkie inne rzeczy można opłacić telefonem, a na zasłony wyciągnęłam sobie pieniądze, no niestety. Nie wszystko da się zapłacić bezgotówkowo, chociaż ja tak wolę, nie? Bo wtedy przynajmniej mam jakąś taką kontrolę nad moimi wydatkami. Na przykład, wiecie, majstra płacę gotówką, no to później nie jestem w stanie spamiętać wszystkiego, nie? A jakbym zrobiła przelew, czy zapłaciła mu normalnie, znaczy się no przelew, to zawsze jakiś tam ślad po tej kasie by był i wiadomo byłoby, gdzie to, a tak to muszę sobie to po prostu pisać, sama pamiętać, kodować. I no ja tam nie mam nic przeciwko bezgotówkowej formie płatności, chociaż wiem, że jest wielu przeciwników tego, ale jakby ja nie mam nic przeciwko gotówce też, tylko w moim przypadku na przykład ja wolę płacić kartą, bo mam nad tym kontrolę, że wiem, gdzie co kupowałam, wiem, gdzie ile wydałam. Wiecie, w przypadku mojego szanownego byłego mężusia, jakby mi coś tutaj zarzucał, no to mam potwierdzenia z banku, więc... A tak, wiecie, gotówką, no to można sobie różne rzeczy zrobić, nie? No i tak. Idziemy po te firanki, idziemy po prezent. Kufranek idzie dzisiaj na urodzinki, mimo że sam ma urodzinki. Kurde, ja się zacięłam przedwczoraj chyba i tak mnie to boli. Jeszcze sobie zahaczyłam w to. No i ja dzisiaj zapomniałam, że mam też wywiadówkę, więc zawiozę Franka, pojadę na chwilę do domu, trochę ogarnąć. Nie wiem, co ja będę w tym czasie robić w sumie. To tak bez sensu trochę. Mogliby tą wywiadówkę na 15 mieć. Zobaczymy. To by było sensowniej. No ale trudno. A potem odbiorę chłopaków, bo Jasiu ma dzisiaj trening. Na basen nie idziemy, odwołałam basen, za tydzień pójdziemy. Jasiu ma teraz treningi 3 razy w tygodniu. No i nie wiem, albo zamienimy basen na jakiś inny dzień, albo nie wiem, spytam pana, czy mógłby w jakiś inny dzień te treningi, chociaż wątpię. A jak nie, no to Jasiu nadal będzie chodził na 2, chociaż on bardzo chce chodzić na 3 treningi w tygodniu. I wiecie, ja tam nie mam nic przeciwko, ale jakby musimy to dopasować razem z basenem, nie? Bo chcę, żeby chodzili na basen nadal, uczyli się pływania i no jakby nie wyobrażam sobie tego, będą chodzić tak długo, jak się nauczą już tak bardzo dobrze pływać, wiecie, że będę wiedziała, że mogą przepłynąć sobie jezioro, to wtedy dopiero przestaną chodzić na basen, nie? Kurde, tu wszędzie jest słońce. Nie, Fianuś, a ty masz te cukierki, a żeby one się na mnie roztopiły, gdzieś zaparkować, gdzie jest cień, wiesz? Tu też słońce. Tu jakieś pszczoły. A tutaj już nie jest takie duże słońce chyba, co? Nie. Dobra. Idziemy po te zasłony, idziemy po te zabawki. Dobra, kochani, Franuś odstawiony na imprezę do kolegi. Ja musiałam jego plecak wziąć, jego ubrania. Byliśmy na tych zakupach, ale nic wam nie pokazywałam, bo po prostu tak szybko to wszystko chciałam ogarnąć. Teraz tu będę wchodzić bez karci, żeby nie nabrudzić. Już Frankowi tu odłożę. No, pokój chociaż posprzątałam dzisiaj. Drugi raz znowu. Wczoraj go sprzątałam, dzisiaj. Muszę zobaczyć, czy Franek zjadł kanapki. I słuchajcie, myśleliśmy z Franusiem, że nikt nie będzie miał takiego plecaka, a okazuje się, że jakiś tam kolega ma. Dobra. Znowu on nie dał tego. Boże święty, ja go prosiłam, żeby on pani dał ten kubek, a on go nie daje za każdym razem. No, więc ja teraz wam pokażę, co kupiłam.
Wypiję sobie szybką kawę. Może tu trochę odkurzę, chociaż. I muszę jechać na wywiadówkę, bo dzisiaj mamy wywiadówkę. Tak. Kupiłam Franusiowi prezent. Taki, znaczy się Franek sam sobie wybrał, bo kupował dla kolegi i sam sobie wybrał taki prezent, więc no taki jeżdżący, że on ma pilot i będzie nim sobie jeździł, taki mały nasz sąsiad ma taki traktor, więc Franek chciał taki, to w sumie też mu do pokoju zaniosę, niech sobie jak z Jasiem, w ogóle Jasio jest na treningu, słuchajcie, więc no miałabym lajcik i spokój, ale muszę jechać na wywiadówkę. A tak miałabym lajcik i spokój, żeby móc sobie posprzątać fajnie, nie? A tutaj, kurczę, no chcę iść, bo to u Franka jest wywiadówka, więc wiecie. Dobra, w sumie jeszcze raz muszę iść do pokoju. I teraz tutaj są zasłony, no więc jeszcze raz idę. Tu mamy torta. Tu mamy Franusia książkę do religii, dostał dzisiaj. Tu mamy resztę cukierków ze szkoły. O, tu jest ta kanapka jego, dobra. Franek oczywiście wczoraj zapomniał bluzy, a te bluzy on tylko rano ubiera, jak jest tak chłodno, później on je ściąga, więc one są czyste. Ja je schowam do szafy. No i tak, słuchajcie, te podkłady zostają jednak u nas, bo tam wynikła taka sytuacja, ale no pozytywna dla mnie, ze zwrotem związana, więc te podkłady zostają u nas, to jak chłopaki przyjdą. Tu są jednak dwa, ten pan poinformował mnie, że tu są dwa. Ja tu nie widzę dwóch, ja tu widzę jeden, ja nie wiem. Albo ja jestem jakaś ślepa. A może tu są dwa? No mi się wydaje, że to jest jeden. No ja sobie głowy obciąć nie dam. Chociaż na mój głupi rozum to jest jeden podkład. Więc... no. No tak, to jest jedno przecież. To się nie rozdziela. A ja patrzałam sobie na Allegro i tam mi pokazywało, że zamawiałam dwa podkłady oddzielne, a nie jeden duży. Tylko dwa takie mniejsze, nie? Więc nie wiem. Wieczorem muszę się przyjrzeć na tą aukcję i tam zobaczyć, co tam będzie. Ale ogólnie no to zostaje u nas. Nie wiem, jak to zrobić, czy to przeciąć i podłożyć to pod te krzesła. Czy jak... Czy chłopaki przyjdą i coś wymyślą. Może oni mi coś pomogą. Ja w ogóle chciałam sobie zrobić makijaż dzisiaj, ale tyle mam tej roboty. O, jedno by się zmieściło, no. No nie ma dwóch podkładów, jest jeden podkład. Coś ten koleś mi tam ściemnia na tej aukcji. Zrobię mu, że chcę zwrot i tyle. Dobra, nieważne, tym się zajmę później. Tutaj wam pokażę zasłony. Nie mam zbytnio za dużo czasu, więc... odebrałam zasłony i słuchajcie, łączny koszt zasłon to jest łączny 358 zł i 70 groszy. Tu widzicie materiał 220, taśma 29,20 i uszycie 109 zł. Tego sznurka pani tu już nie liczyła jakiegoś. A, bo ona dawała tą taśmę. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. I że to będzie ok. Zasłona wygląda tak. Tutaj jeszcze zostało pełno tych żabek. To są chyba żabki, tak to się nazywa. I został jeszcze materiał, reszta materiału, więc w razie jakby mi się nudziło i będę miała jakiś pomysł na ten materiał, to mogę go wykorzystać. Jakbyście mieli jakiś pomysł, to piszcie, bo mam dwa takie spore kawałki materiału obcięte. Więc coś by można było z tego wymyślić, nie? Tak zawsze jest, że tego materiału zostaje, a oni to dają bez sensu, mogliby to sobie zostawić, czasami by im się przydało. No z drugiej strony dobrze, że to dają. Niezłe, bym chciała to założyć już. Już się nie mogę doczekać. Teraz ja to rozwaliłam, nie?
Ja to jestem noga. Rozwaliłam, a pani to miała tak ładnie ułożone, ale to jest chyba taki materiał, który się nie gniecie. No i dobra, kochani, co myślicie? Ja nie byłabym sobą, gdybym tego nie założyła, ale to było moment, raz, dwa. Tam na tą końcówkę muszę jeszcze założyć to zabezpieczenie, ale to jak przyjadę. No nie będę robić makijażu, chciałam makijaż w tym czasie ogarnąć, ale no nie zrobię sobie. I teraz tak. Jezu, pełno much tutaj naleciało, znowu już ja pierdzielę. Będę musiała muchozol kupić. I teraz tak, nie wiem, czy długość jest okej, ale wydaje mi się, że jest okej. Ja nie chciałam, żeby one się szlajały po ziemi jakoś bardzo. No już trochę dłuższe by mogły być. W razie taki ja mam materiał, więc ja mogę podjechać z tym i doszyć od góry nawet, czy od dołu, ale wydaje mi się, że jakby, że to jest w porządku, bo ja nie chciałam takich szlapiących się po ziemi, żeby one były brudne z dołu, wiecie, czy jak będę mopem jeździć, no nie chciałam aż tak bardzo na dole, nie wiem, czy to jest, czy to się wbija w jakieś kanony. No i z tej strony ona jest taka, ta zasłona będzie taka szeroka, a z tej strony ona tam niestety, bo jest szafka, no i będzie taka węższa, nie? Czy ją po prostu trochę zasłonić, ale znowuż wtedy zasłonię sobie światło, więc jak ją dam tak, no też może być, tylko wtedy już troszkę ciemniej będzie przy biurku, chyba że jak chłopaki będą sobie robić lekcje, no to sobie odsłonią. Więc tak to wygląda przy... No jeszcze rolety mam, nie? Rolety muszę zamontować dzisiaj, jak przyjadę. A tak to będzie wyglądało zasłonięte i tak naprawdę chłopaki nie muszą używać rolet, słuchajcie, bo będzie to wyglądało tak... Ciemno. Całkiem ciemno. Tak będzie to wyglądało przy zasłoniętych. Więc też chyba fajnie, jak będą szli spać, to... Zawsze to zaciemnia pokój, nie? Ja nie myślałam, że taka ciemna firana, zasłona, oczywiście zasłona, nie firana, zaciemni tak pokój. No i tutaj tego sznurka pani nie dawała, bo widziałam, później sobie zerknęłam, bo nie trzeba było, bo ona się tak maszczy w tych miejscach, ma tam tak to pozahaczane chyba jakoś, że to tak ładnie się zwija. Ja tam jakoś perfekcyjnie tego nie muszę mieć, wiecie, o co chodzi. Niech to tak, tylko znowu żona powinna się tu w tą stronę zwinąć. Może na odwrót ja to powinnam mieć, dobra. Nieważne, bo będę kombinować z głupią zasłoną 3 dni. Boże święty, Ewa. No, podoba mi się, mega jest. Mi się wydaje, że jest spoko. No, ale żeby tak światła nie zabierać, no to... No tu jest łatwiej z tej strony, nie? Bo tutaj mamy przestrzeń. A tutaj jest gorzej, bo tutaj jest ta szafka, więc będzie troszkę gorzej. Czy je na przykład jakoś upiąć? Można by było je też upiąć w jakiś taki sposób, nie? Tylko wtedy za każdym razem znowuż je rozten, to one będą tutaj miały takie zgniecienie znowuż, nie? Bo też są takie klamy do upinania. To też by ładnie wyglądało. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach, potrzebuję pomocy. Znaczy się sensownych rad, nie? I tak zrobię po swojemu, ale wiadomo, możecie się wypowiedzieć, daję wam szansę wypowiedzi. No, teraz to już ładnie wygląda. Teraz to mi się mega podoba. Zaraz się spóźnię na wywiadówkę przez to, ale cóż. No, tak wygląda ta listwa, o której ciągle wam mówiłam. Pięknie, podoba mi się to. Dobra, kochani, czekajcie, muszę wyłączyć muzykę, bo mi zaraz zablokują zaprawa, więc tak, ja byłam na szybko w Rossmanie po płyn do mycia naczyń, po mój kochany płyn do kąpieli. Chciałam takie zmywaki, nie chciałam iść do Biedronki, bo wiedziałam, że tam będzie mega kolejka, dlatego poszłam do Rossmana, wzięłam taki krem Blue Matcha, widziałam na Instagramie, że ktoś polecał tą serię. I czy ja już go miałam? Ja go chyba już miałam, nie? Czy nie? Już sama nie pamiętam. Oczywiście mój peeling enzymatyczny, bo dzisiaj muszę sobie zrobić, bo nie mam czasu na te peelingi. Takie, wiecie, skrobające, takie te mechaniczne. Szampon do włosów, bo mi się kończy szampon. I tutaj wzięłam sobie takie coś, słuchajcie, to jest fajna sprawa. Ogólnie te szampony były w promocji, bo tak ja tam za nimi nie przepadam, ale były w promce.
To jest mega sprawa, że to jest takie uzupełnienie szamponu, nie? Więc mogę sobie wlać do pustego pudełka, przelać i tak jak mydło. Zarąbista sprawa. No i co jeszcze wzięłam z Rossmana? Oczywiście ja nie mogę do Rossmana iść, bo... Ale zawsze takie, wiecie, potrzebne rzeczy. I peeling był na promce, no to wzięłam ten cukrowy, on jest boski. Uwielbiam te peelingi z Izany. Dobra. Torebkę zaraz biorę. Bo idziemy. Znaczy się, ja idę na wywiadówkę, a wy będziecie czekali. Tu Franek ma pełno śmieci. Oni mu tutaj oddawali chyba. Kto zjadł, to mu oddawał puste. Albo on tyle zjadł tych cukiersów. Muszę te puste wywalić. Zaraz sobie wezmę cuksa na drogę. Ja nie mam dzisiaj czasu nawet na obiad, słuchajcie. Boże święty, oni mu chyba oddawali faktycznie. No... Cuksika sobie zaraz wezmę. Tutaj mamy racę dla Franusia. Jak przyjedziemy, to odpalimy torcik. No i tu jeszcze parę cukierków dla chłopaków. Ale oni to pewnie dzisiaj zjedzą. Chciałam powiedzieć, że na jutro. No i ja kupiłam Franusiowi oczywiście kolejną książeczkę. On nie ma tam tych wszystkich pokończonych, ale wzięłam mu. Będziemy dzisiaj sobie robili wieczorem. Postaram się godzinkę dzisiaj poświęcić Franusiowi. Tylko i wyłącznie. A jak już posprzątam to wszystko, ogarnę ten cały bałagan w domu, no to będziemy po dwie, może dwie to jest za dużo, ale spróbujemy. Będziemy tak powoli próbować zwiększać ten czas. No i torcik, ja wam go pokażę teraz, bo później jak chłopaki przyjadą, no to będziemy sobie świętować, więc raczej chyba nie będę, chociaż może zrobię coś na pamiątkę, bo Franek nie wie, że to jest Minecraft. Oczywiście standardowo raca, świeczka i wzięłam coś takiego, takie świeczuszki, które pani mi wytłumaczyła, ale ja muszę to później jeszcze przeczytać, jak przyjedziemy, że to się układa na tort, stawia się tak, podpala się ten środek i to się kręci, się rozwija i śpiewa, czy coś tam, czy gra i tańczy, więc no, dobre. Torta muszę do lodówki, bo jest gorąco i mi się roztopi. A widziałeś, co tutaj się zmieniło? Ładnie? Podoba ci się? Ale poczekaj na Jasia, poczekaj, niech on ci pomoże to otworzyć, ładnie to wyjąć. Dobra, tylko on nie będzie tym mieścił. Tylko co, Jasiu? Co? Ładnie? Podoba ci się? A zdejmij kapcie przed wchodzeniem. Mama jeszcze tam nie posprzątała i to się będzie nosić, wiesz? Ok? Jak ja posprzątam, to wtedy będziecie tutaj sobie wchodzić normalnie, ok? I co? Podoba ci się kolor zasłonek? No. Pomóż mu otworzyć ten prezent jego. On sobie sam wybrał taki, wiesz? No, pan dzisiaj zamontował tą szafkę, zamontował uchwyt. No, Jasiu ci pomoże, Franek. Chcesz sam? To weź nożyczki. No dobra. A ciekawe, czy tam będzie bateria. O kurde. A my tam mamy jeszcze jakieś baterie? Były w pokoju. Co masz tam za kartkę? To jest to na ekspresji. A, to zgoda. No okej. Franusia, twoje książki na razie tu włożę. No a gdzie jest pilot? A pilotem spróbuj. Czy to nie jest naładowane? To nie jest naładowane. Ale śmieci trzeba pozbierać, panie. Patrz. A, śrubokręcik. Tu jest to. A to powinno być naładowane. Nie jest naładowane. Hmm. No to weź to podłącz. Nie wiem. A to się wkłada tam? Tak. To tylko tu. Całe? Tak. A nie, to się odłącza tutaj. No dobra. No widzisz, gdzieś te śrubokręciki były. Ja nie wiem, gdzie one są. No trzymaj. Gdzie ja mogłam wynieść? Ja zobaczę w werendzie, czy tam są może jakieś... No to musisz zobaczyć. Mogę iść przygotować dla ciebie niespodziankę? Ale posprzątasz te śmieci, nie? Ta, nie zostawisz tego tak, że ty to nie rozwaliłeś i ktoś będzie po tobie sprzątał, tak? Będę chciał teraz to przetrzeć.
Zostaw to, ja ci pokażę zaraz co to. Jasiu, nie ma. Jeszcze się pokrzyw. Ej, bo ty. Zobacz co ty zrobiłeś. Nie ma zobaczy. Dlaczego? Fenuś, pokrzywiłeś już. Przecież ja to muszę odpalić, co ty robisz. Ja się odwróć się możesz już. Niech zgadnę, będzie w tobie. No widzisz, jak ja się zgadną. A ty tak nie krzycz. Zobacz, co ty tu zrobiłeś z tym toaletem. Aż go zgniotłeś. To tam tylko mam. Jasiu. Weź tą siódemkę. No weź tą siódemkę, za chwilę zapalimy. A czemu to... No, weź to napad, bo się nie zapaliłem. No zacznę. Ja się boję, że to za szybko ruszy. Szybko już! Ty zapaliłeś ten ląd, to on się ubiega. Myślisz życzenie, Fianuś? Już wymyśliłeś? Co? To świeże 100 lat. Happy birthday. No, dmuchamy, bo mucha zżera toaleta. Dmuchasz? No. Dwie zostały. No, spełni się życzenie. To zawraca nawet. Aha, ty musisz... Skręca tu jeszcze. Tak, bo no. Mamy ten. Co? Demo. Co to znaczy? Tylko delikatnie, bo to są małe części. No. Włącz ten demo. Tego pracownika. Wow! Ale już pojedzie i później cofa. Ten. No. Tak, i światła. Elegancko, kurde. Prawie jak nasz sąsiad. On ma nawet światło na tym, na dachu. Fajowo. I ma taki ciągnik nasz sąsiad. No wiem. Też będziecie mieli takie ciągniki? No. Ja taki będę miał. Jak ci się, Jasiu, podobają zasłony? Fajnie. Fajnie? Dzisiaj to nie poszło. Będziemy mogli jutro po pracy poprzynosić te książki, bo ja tam powycierałam jeszcze tą fremkę, szafę muszę wytrzeć. To mogę już pan przewieźć? Co? Mogę pan przewieźć? Możesz, bo tam umyłam. Tak, kochani, chłopaki śpią, a ja walczę z podłogą, jak widzicie, w ogóle strasznie ta szafa porysowała dzisiaj tutaj tą podłogę, no ale ona i tak będzie zrywana, a szafa będzie przenoszona jeszcze ze dwa razy, bo raz pewnie do pokoju chłopaków, a później na górę. No, docelowe miejsce jej jest na górze w mojej sypialni, więc... Tak ją będę przenosić z miejsca na miejsce. Tam cała ta prania. W ogóle zdjęłam ten koc z kanapy, bo no był tak zakurzony. Zdjęłam wszystko z poduszek. Muszę zdjąć jeszcze tutaj z krzeseł. Muszę krzesła powycierać na wilgotno. To zrobię dzisiaj. No i myję podłogi, słuchajcie. Będę na pewno je myła jeszcze kilka razy. Tutaj odkurzyłam. W pokoju dzisiaj umyłam, w kuchni umyłam, ale no nie ma jakoś już tych białych śladów od tego wapna jakby, od tych, Jezu, od tych cekoli, od tego wszystkiego, mi się chrzani już, ale no tutaj te porysowania są od szafy, ale to się
to się z czasem unormuje, a potem będziemy robić dalej remont. Majstrowie nie uciekli, właśnie muszę tam przetrzeć jeszcze też, ale ja będę tą samą szafę myła, więc to sobie chyba zostawię na czas po przyjeździe z weekendu na przyszły tydzień, bo nie dam rady i tak tego wszystkiego dzisiaj i jutro, więc dzisiaj ja chcę tak ogólnie tylko posprzątać, bo na przykład widzicie, tutaj mam kwiaty do powynoszenia i tak dalej, jak ja bym chciała tak wszystko idealnie czyścić i odkurzać, to naprawdę zajęłoby mi to pół życia, więc ja tak dzisiaj chcę z grubsza posprzątać, odkurzyć, żeby chłopaki już mogli normalnie chodzić, żeby nie musieli kapci ściągać przed pokojem, chociaż i tak jeszcze jutro będę sprzątać tam u mamy, bo u mamy też się zrobił przez ten remont bałagan, duży bałagan, bo tam dużo naszych rzeczy było i tak dalej. Też jak wrócimy, no to muszę te drzwi umyć i w ogóle. No, tutaj teraz myję podłogę, za chwilę będę odkurzać tam w werandzie i jeszcze łazienka mi została, idę wyjąć pranie. Bo tu mam też całą stertę prania. No i dobra, kochani, jest taka godzina. Ja umyłam podłogi, odkurzyłam tutaj, wyniosłam te wszystkie rzeczy, które jeszcze będą nam potrzebne do remontu. Tą lampę też wyniosłam, bo później będę prosić majstra, żeby ją tam u mamy zamontował. Tak myślę, że tam. No i słuchajcie, tutaj odkurzyłam, umyłam, poustawiałam trochę. Tu jeszcze i tak będzie do sprzątania, bo tam za tą szafą są jeszcze jakieś śmieci i tak dalej, ale to już w przyszłym tygodniu tak z grubsza chciałam tylko posprzątać, żeby ten kurz się dalej nie nosił, bo chłopaki po prostu chodzą w tej z powrotem, biegają, cieszą się, wiecie, bawią się, no i to się nosi, muszę ich kapcie wziąć właśnie. Łazienkę posprzątałam też, właśnie schnie. Posegregowałam pranie sobie na kupeczki i zaraz będę je nastawiać, tam się pierze, tam się suszy, więc tak, umyłam wannę, umyłam toaletę, łazienkę tak bardziej sprzątnęłam. Tutaj niestety nadal te rzeczy nie są ogarnięte, ale ja to sobie zostawię na jutro, bo te rzeczy pójdą do pokoju, a ja muszę to wszystko powycierać z kurzu i też muszę wytrzeć szafy w pokoju u góry, bo jeszcze tych dużych szaf nie powycierałam. No właśnie, i to muszę zdjąć. Dobra, to jeszcze zrobię, to jeszcze pościągam, bo tu jest mega dużo kurzu na tym i krzesła chyba jeszcze pościeram. Nie wszędzie jest mega dużo kurzu, bo na tych firanach i tutaj, no wszędzie, tu na parapecie, na moich kwiatach. Wszystko trzeba poodkurzać porządnie i pościerać, umyć okna, umyć tą szafę za mną, która teraz tutaj będzie tłem przez jakiś tydzień. Więc no, a potem będę się wkurzać, że będę widziała ściany i będę chciała dalej. Ale tak to jest, słuchajcie, to jest dopiero początek, znaczy się początek. No mam nadzieję, że teraz to tak sukcesywnie będzie szło do przodu i będę się starała. No, najważniejsze się nie poddawać, słuchajcie, najważniejsze gdzieś tam nawet powoli, tak jak mówi mój kolega, małą łyżeczką też się najesz. No i ja już nieraz wam to mówiłam, więc tak, to ja nie zostawiam sobie na jutro. Jutro będę miała, bo że godzinę chyba układania na pewno. Jeszcze muszę naczynia ustawić, bo się boję, że jak to chłopaki mi to już rozwalą. W ogóle wypadło mi takie to jedno śmigło w zmywarce i nie wiem, jak to mam włożyć i muszę znaleźć tą instrukcję, ale to dzisiaj już nie, więc dzisiaj część naczyń umyłam ręką, a część została w zlewie. Jutro to ogarnę. Wszystko na jutro. Ale dzisiaj i tak dużo rzeczy zrobiłam, słuchajcie. Ogarnęliśmy z majstrami. Potem, wiecie, sprzątnęłam pokój.
No, w tych szafach ja będę jeszcze musiała posprzątać. Potem, wiecie, na tej wywiadówce, potem byłam po Fianka, potem byliśmy po to. I tak dzisiaj cały dzień zleciał, że ja nawet nie wiem kiedy, nie? Po prostu jestem wykończona. Ale jeszcze ściągam te pokrowce z tych krzeseł i szybko przetrę krzesła, bo to jest raz, dwa. Dobra, pościągane. Krzesła powycierane, już nie są tak okurzone. Idę to zanieść i idę pod prysznic, słuchajcie. I dobra, kochani. Ja wzięłam prysznic, ogarnęłam się trochę i jeszcze zrobiłam sobie, znaczy się mam na buzi. O, teraz zobaczycie, mam peeling enzymatyczny, ten co kupiłam dzisiaj z Topy, bo nie mam czasu na to, żeby się bawić w te peelingi mechaniczne, tak jak wam mówiłam. No i tak na 10 minut go sobie nałożyłam. Szybko zrobię dla chłopaków kanapki na jutro, przygotuję sobie też coś. Kawę muszę wziąć przede wszystkim, bo nie wiem jak ja wytrzymam jutro po 4 godzinach snu, bo już jest zaraz pierwsza, więc ja się przyszłam tylko pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie. Nie mogę się uśmiechać, bo mnie to szczypie. Ten peeling stopy ostatnio bardzo mocno mnie szczypie. Kiedyś ja w ogóle nie czułam jego działania. Ostatnio właśnie bardzo mocno, chyba przez tą szczoteczkę. Ona tak jakoś... Co to tu lata koma? Ona tak jakoś chyba jednak faktycznie oczyszcza tą buzię i wtedy to wszystko tak bardziej wchłania się. Więc tak, no... Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Tego vloga zmontuję jutro wieczorem, więc jutro wieczorem pewnie będziecie go oglądać. No, także... No bo lecę spać, słuchajcie. Nie mam już zwyczajnie siły. Znaczy się siły. To nawet nie chodzi o to, po prostu już organizm mój nie ma, bo mentalnie no to ja tam mam jeszcze mega duże siły, ale no mój organizm też musi odpoczywać. Jakby nie da się tego rozdzielić. Więc tak, trzymajcie się ciepło, pa!